Dzisiaj będzie sadzona na działce kapusta pak choi w pojemniczkach, więc będzie potrzebnej zielonej ściółki. Takie właśnie mamy piękne towarzystwo. Kochani, dzisiaj, 10 kwietnia, sadzimy rozsadę kapusty pak choi na działce. Ta kapusta pak choi będzie, kochani, rosła w takich butelkach. Butelki przecięte, wypełnione mieszanką, którą sami robimy do donic i do pojemników. Możecie obejrzeć filmik, jak taką mieszankę zrobić. Ona tutaj są resztki różnego rodzaju gleby, gleba kompostowa, której nie jest za dużo. Dodatkowo dodane tutaj jeszcze jest obornik, perlit, fusy po kawie. Coś jeszcze? Chyba to wszystko, prawda? Gleba kompostowa i właśnie, kochani, wypełnione pojemniczki i do każdego takiego pojemniczka włożymy kapustkę. No i trzeba to tak samo, jakbyśmy to robili na przykład pikując do pojemniczka większego, tak samo postępujemy z kapustą. Kapusta pak choi, tak jak każda inna kapusta, lubi bardzo bogatą właśnie taką glebę, dlatego też znalazł się tutaj obornik. Ściółka, ale ściółkę za chwileczkę. Jak już będę miała wszystkie kapustki gotowe, przesadzone, to wtedy zaściółkujemy i kolejna rozsada. Czy ta kapusta pak choi nie zmarznie? Nie, właśnie ona nawet teraz to już jest troszeczkę taki ostatni termin, żeby tę kapustę pak choi, podobnie jak kapustę pekińską, żeby sadzić ją już na zewnątrz. Poza tym, jeżeli miałby być jakiś wielki mróz, no to przecież zawsze można zastosować osłonę. Ale jest to raczej takie warzywo, które woli rosnąć, gdy jest ciepło, gdy jest właśnie chłodniej. Bo gdy jest ciepło i na przykład jest temperatura powyżej 21 stopni, to po prostu wybija w pędy kwiatowe. Ale pędy kwiatowe kapusty pak choi są naprawdę pyszne. Tutaj mamy dwie kapustki, będziemy musieli ją posadzić jeszcze raz w małej doniczce, bo jest za mała. Poza tym, jeżeli miałby być jakiś wielki mróz, no to przecież zawsze można zastosować osłonę. I ostatnia kapustka ląduje w butelce. Kapustę pak choi do tej pory uprawiałam tylko w grządce, ale trzeba myśleć o działce jako o powierzchni, więc teraz będzie na stelażu. Każda taka butelka tutaj ma wywiercone też od spodu dziurki. O. Dobrze. I teraz oczywiście każdą sadzonkę trzeba podlać. Zawsze wodą odstaną, jeżeli to jest woda taka kranowa, miejska. Ziemia jest wilgotna, ale mimo to sadzonki zawsze po pikowaniu, po przesadzaniu
podlewamy, no i trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy się nie poprzemieszczały, bo już widzę, że niektóre trzeba będzie ustabilizować, to jest bardzo ważne. Dobrze, tu. Wygląda to bardzo ładnie, już mi się to podoba. I jeszcze na koniec ściółka. Ale teraz trzeba jeszcze poprawić sadzoneczki, bo one się poprzekrzywiały. Każdą sprawdzamy. Sadzimy tak równo z tym miejscem. Głębiej aniżeli sadzonka rośnie. Do tego miejsca, w którym właśnie wypuszcza listki. Stabilizujemy każdą. I chyba będę musiała troszeczkę jeszcze drobniej pociąć ściółkę. Kapusta pak choi lubi właśnie taką wilgotną, mocno wilgotną glebę, dlatego jeżeli jest uprawiana w pojemnikach, to trzeba zadbać o to, żeby podłoże mogło, czy miało tę umiejętność zatrzymywania wilgoci i oczywiście też stosujemy ściółkę. I teraz zaściółkujemy. Nie będzie widać tej kapusty w tej zielonej ściółce, ale nie szkodzi. Gdzieś tak w tym miejscu? No może być tak. No dobrze, kolejny. To bez sensu. Wbiłbyś jeden gwóźdź i by się to przydało. Może, myślałem, że to będzie prostsze. Proszę. Nie mogę po prostu utrafić, bo nie widzę, wiesz? Aha, kochani, i mamy już gotową instalację z tych pojemniczków dla kapusty pak choi. Kapusta pak choi należy do azjatyckich sałat, listków i jest ceniona za smak liści, za smak łodyg oraz również za smak pędów kwiatowych. Jeżeli na przykład staje się zbyt ciepło i kapusta pak choi wybija w pędy kwiatowe, to również je jemy. Czyli pędy kwiatowe nie pogarszają smaku rośliny, tylko również nadają się do jedzenia. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Pierwszy raz sadzimy rośliny właśnie w pojemnikach, w butelkach. Na pewno trzeba będzie je dożywiać, na pewno trzeba będzie je
podlewać i dbać o to, żeby ta wilgotność była utrzymywana. Kapusta pak choi nie lubi otwartego słońca, dlatego też powiesiliśmy tutaj te butelki. Na razie jeszcze słońce tu świeci, ale kiedy tylko rozwiną się listki na tej jabłonce, to będzie tutaj przyjemny cień. Jeżeli natomiast miałoby być bardzo zimno, kilka stopni mrozu, po prostu okryjemy to włókniną, ale kapusta pak choi to jest to warzywo, które bardziej lubi chłód, aniżeli upał. W upale po prostu nie rośnie. Więc co, kochani? Butelki wypełnione glebą, którą sami przygotowaliśmy, zaściółkowane, podlane. No i co? Niech rośnie. Niech wspaniale rośnie.